z naszego miasta po raz pierwszy awansował do trzeciej ligi. Historia sportu we Włoszczowie to sięga jeszcze okresu przedwojennego. Ten sport w okresie międzywojennym to nie był takim sportem zorganizowanym, tylko można powiedzieć, że entuzjastycznie pojedyncze osoby zaczęły organizować jakieś, załóżmy, imprezy sportowe, mecze między jedną a drugą miejscowością, no czy ewentualnie takie zawody sportowe dla indywidualnych osób, indywidualne, lekkoatletyczne. Cofnijmy się zatem do czasów II Rzeczypospolitej. W połowie lat 20. Włoszczowę zamieszkiwało około 5,5 tysiąca mieszkańców, z czego ponad połowę stanowiła ludność żydowska. Spróbujmy wyobrazić sobie ówczesne miasto. Jak wynika z przedwojennych map, obecna ulica Wiśniowa, przy której dziś mieści się większość obiektów sportowych, była biegnącym wśród pól, gdzieniegdzie sadów, traktem prowadzącym do Woli Wiśniowej i Konieczna. Jadąc od rynku, zwarta zabudowa po prawej stronie kończyła się na skrzyżowaniu z obecną ulicą 1 Maja, podwórka gospodarstw rolnych jakieś 200-300 metrów dalej. Gdzie wówczas uprawiano sport? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w tekście zmarłego w 2016 roku majora Ryszarda Marcinkowskiego w Głosie Włoszczowy z lat 90. W okresie międzywojennym we Włoszczowie nie było ani klubu, ani drużyny sportowej, ani żadnego obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia. Piłkę siatkową i koszykową uprawiano amatorsko, na dziko, na tak zwanej sołtysówce. Na sołtysówce, czyli tu, w okolicy obecnej siedziby Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Niestety dziś nie znamy szczegółów tamtych spotkań. Pierwszy mecz rozegrany we Włoszczowie, którego wynik jest odnotowany w historii, rozegrany został w czasie II wojny światowej, kiedy miasto znajdowało się pod okupacją hitlerowską. Szczegóły tego spotkania również znamy dzięki relacji majora Marcinkowskiego. Został on rozegrany w okolicach obecnej ulicy Dębowej, dokładnie tutaj. Wówczas był to północno-zachodni skraj miasta. Tutaj jest taki słynny mecz z Niemcami. Drużyna złożona z Wehrmachtu, który stacjonował tutaj na terenach Włoszczowy, wygrany przez naszych zawodników tutaj z Włoszczowy 7-1. Notabene ten mecz został przerwany, niedokończony przy siódmej bramce zdobytej przez naszych zawodników. Bramkarz drużyny niemieckiej zaatakował naszego zawodnika i ten mecz nie został dokończony. Zwycięzcy tego spotkania niestety musieli zawiesić sportową pasję. Sędziujący mecz austriacki żandarm Nyxel, notabene zapamiętany jako bezstronny i sprawiedliwy arbiter, ostrzegł Włoszczowian, by w żadnym wypadku nie powracali na boisko. W przeciwnym razie groziła im wywózka do obozów pracy. Urażona ambicja okupantów zwyciężyła, jednak włoszczowski sport odrodził się kilka lat później, po zakończeniu II wojny światowej. Jak po wojnie zaczęło życie toczyć się już normalnym trybem, spokojnie, powstawały zakłady pracy i wtedy przy tych zakładach pracy zaczęto organizować koła sportowe. Taki zorganizowany sport tutaj we Włoszczowie, to dopiero historia nam pokazuje, że zaczęło się to w 1947 roku, kiedy to na bazie właśnie zakładów pracy, zakładów przede wszystkim spółdzielczych, społemowskich, utworzony został obecny
klub sportowy Hetman. On wcześniej miał różne nazwy. Na początku drużyna nazywała się Tęcza z Połem. Od 1949 roku zgłoszono ją do klasy C. Tu już występowała pod nazwą Spójni. A skąd nazwa Spójni? Stąd, że należała do Federacji Spójnia. Federacje takie jak Spójnia skupiały wokół siebie zakłady rolniczo-handlowe. Natomiast i dlatego nazywa się Spójnia. Natomiast kluby, które były przy zakładach metalowych, nazywały się Stal, bądź na przykład Broń, jak Broń Radom, czy Granat Skarżysko, to były zakłady metalowe. Włókiennicze znów, to drużyny nazywały się Włókiennik, a na wsiach były tworzone LZS-y. Oczywiście mówimy o czasach, kiedy we Włoszczowie nie było boiska z prawdziwego zdarzenia, o stadionie nawet nie wspominając. Gdzie wówczas grano w piłkę? Na piasku, za Strażą Pożarną. To myśmy, no, warunki trudne były, bardzo trudne. No, boisko było prawie ze piasku, ale myśmy tam wszystko robili. Co mogliśmy, to robiliśmy. Do czasu powstania boiska prawdziwego zdarzenia. Na Placu Strażackim, obecny dzisiejszy dworzec, czy wcześniej jeszcze na Kierkowie, tak się mówiło, włoszczowska Sahara, gdzie był tylko piach, no i dwie bramki na tym piachu. I przeciwnicy, jak przyjeżdżali do nas na mecze, to wytrzymywali zazwyczaj pierwszą połowę, bo nie byli przyzwyczajeni do tego, że gra się na pustyni, na Saharze. I my w drugiej połowie robiliśmy dopiero swoją robotę. To była taktyka nasza wtedy. Umęczyć przeciwnika. To oczywiście wspomnienia z lat nieco późniejszych, ale pozwalają nam wyobrazić sobie, mówiąc górnolotnie, infrastrukturę sportową powojennej Włoszczowy. Dzięki kronice prowadzonej od początku istnienia klubu dowiadujemy się o pierwszym znaczącym sukcesie włoszczowskich piłkarzy. Cofnijmy się zatem do 1950 roku. B-klasowa Spójnia znalazła się wówczas na ustach całego regionu. Niczym burza przebrnęła przez rozgrywki wojewódzkiego Pucharu Polski, docierając do finału, w którym przyszło się jej zmierzyć z drugoligową Stalą Starachowice. Po spektakularnym sukcesie przyszedł czas na równie spektakularną porażkę. Mimo remisu 2-2 po pierwszej połowie, Włoszczowianie przegrali ten mecz 11-2. Według późniejszych ocen dotarcie do finału było olbrzymim sukcesem, który dziś można porównać do awansu do 1/16 Pucharu Polski. Jednak historii sportu z okresu powojennego, w tym z lat 50., nie można sprowadzać wyłącznie do piłki nożnej. Jeśli chodzi o gimnastykę, to najważniejsze dla mnie było. Ja budowałem boisko, budowałem salę gimnastyczną, która jest do tej pory. Miałem drugie trzecie miejsce w siatkówkę w województwie. Co mogłem, to robiłem. Po pierwsze, gimnastykę na przyrządach. Wszystkie, jakich tylko były w sali. Skok w dal, wzwyż, trójskok. Młodzież to robiła. Na 1 maja ja robiłem zawsze pokazy gimnastyczne. Masowo, cała szkoła prawie brała udział, dziewczęta, chłopcy. Od początku lat 50. ulica Wiśniowa stawała się osią dla miejsc związanych z włoszczowskim sportem. Ta ulica właściwie powinna nazywać się sportowa. No, trudno się nie zgodzić. Późniejszy stadion, a obecnie także powstały nie tak dawno basen Nemo, wpisały się w urbanistyczną tradycję zapoczątkowaną przez przedwojenną sołtysówkę i inwestycje z lat 50. i 60. Przy internacie, dawniej nazywało się to Bursa, była sala gimnastyczna wybudowana w 1951 roku. Tu odbywały się mecze siatkówki, bo po wiodącej dyscyplinie piłce nożnej siatkówka była drugą taką dyscypliną, którą uprawialiśmy również. Przeważnie ci sami zawodnicy, piłka nożna, piłka siatkowa, lekka atletyka. I myśmy właśnie w tej sali rozpoczynali swoją taką karierę sportową. Ona jest w tej chwili salą obrad Starostwa Powiatowego, ale wcześniej to była sala gimnastyczna, w której ćwiczyła
młodzież liceum ogólnokształcącego i tutaj właśnie główne życie sportowe się rozgrywało. Później w 1962 roku już sala przy wybudowanym nowym liceum, no i tutaj jako uczeń również rozwijają swoje uzdolnienia sportowe. Przy liceum powstało również boisko do piłki nożnej i do lekkiej atletyki. Ja pamiętam, jak to boisko było oddawane do użytku, jak to był mecz rozgrywany między Hetmanem Włoszczowa, to znaczy wtedy jeszcze nie Hetmanem, ale Spójnią, i liceum ogólnokształcącym. Liceum wygrało wówczas 5-0. No z tym, że trzeba przyznać, że no, zawodnicy Hetmana to w tym czasie również zawodnicy liceum i większość tych, którzy reprezentowali barwy Hetmana, tacy jak Dec, Wilks, Stramski czy Ostrowski Kazik. Stąd to zwycięstwo naszego liceum. Ulica Wiśniowa związana jest z moim życiem sportowym od małego, można powiedzieć. Podobny sportowy życiorys może nakreślić wiele osób związanych z włoszczowskim sportem. Jestem absolwentem liceum ogólnokształcącego włoszczowskiego, gdzie sport był na dosyć wysokim poziomie i był jedną z form, która nas miała przygotować do życia. I stamtąd wyniosłem tego bakcyla sportowego, który się przeniósł później już na całą moją życiową drogę. Tak właśnie rozpoczynali karierę późniejsi zawodnicy, trenerzy i działacze. Jako zawodnik rozpocząłem w 1964 roku pierwszy mecz, pamiętam jak dzisiaj, z Cukrownikiem Kazimierza Wielka. Wtedy nie było trenerów, a do drużyny wprowadziła mnie rada drużyny, to znaczy ci starsi zawodnicy zauważyli, że coś tam umiem kopać piłkę i powiedzieli, żebym przyszedł na mecz, będę grał pierwszą połowę, a w drugiej połowie kto inny miał grać. Jednak wypadłem chyba nieźle, skoro pozwolili grać do końca to pierwsze spotkanie. Pierwsza połowa była fatalna, bo przegrywaliśmy 2-0, ale po przerwie, jak już tak trochę nerwy nas puściły, 6 bramek strzeliliśmy Cukrownikowi Kazimierza Wielka i wygraliśmy ten mecz 6-2. Do pełni szczęścia na początku lat 60. brakowało stadionu. Kluczowe decyzje dotyczące realizacji tego marzenia zapadły w 1965 roku. 2 lata później otwarto nowoczesny, jak na owe czasy, wielofunkcyjny stadion sportowy imienia tysiąclecia państwa polskiego. Obecnie ten obiekt nosi imię zasłużonego prezesa Hetmana, a równocześnie prezesa Stolbudu, nieżyjącego już Mariana Górskiego. Powstał stadion. W 1967 roku tam został rozegrany pierwszy mecz. Hetman wtedy grał, to znaczy wtedy jeszcze Spójnia grała z Błękitnymi Kielce i również to był mecz taki pierwszy inaugurujący rozgrywki na naszym nowym stadionie. Wróćmy jednak do atmosfery tamtych dni. Na kilka miesięcy przed otwarciem budowę stadionu przy Wiśniowej odwiedzili dziennikarze kieleckiego Słowa Ludu. Już teraz widać, że Włoszczowa otrzyma naprawdę doskonały obiekt sportowy. Mało jest w kraju miast powiatowych, które mogą pod tym względem dorównać Włoszczowie. Stadion składający się z różnych obiektów prezentuje się bardzo okazale, choć jego trybuny to jeszcze tylko usypisko ziemi i kamienia. Nieco dalej kolejny fragment, który sporo nam mówi o znaczeniu inwestycji i co tu dużo mówić o jej rozmachu. Architektoniczne rozwiązanie stadionu jest bardzo interesujące. Tarasowo ułożone są różne obiekty. Boisko treningowe, stadion główny z boiskiem piłkarskim, bieżnią sześciotorową, a na prostej jest 8 torów. Pawilon, duża płyta asfaltowa, gładka jak stół, mniejsza płyta asfaltowa, korty. Chyba wystarczy, aby wzbudzić zazdrość u miłośników sportu w większości miast województwa. Robi wrażenie, prawda? Dodajmy, że cała inwestycja wyceniona została na przeszło 6 milionów złotych. Kwota byłaby znacznie wyższa, gdyby nie włoszczowianie, którzy na budowę przychodzili w ramach czynu społecznego.
Z centrum naszego miasta wyruszamy teraz w podróż, niedługą, bo do położonej kilka kilometrów na południe Czarncy. To właśnie stąd pochodził i tutaj został pochowany hetman Stefan Czarniecki, wielki bohater, którego nazwisko znalazło swoje miejsce w hymnie narodowym. Hetman, który znalazł również swoje miejsce w nazwie lokalnego klubu. Włoszczowscy piłkarze pod jego buławą startują w rozgrywkach nieprzerwanie od 1974 roku. W drużynie to było hetman, to mamy walczyć jak hetman, to nawet trenerzy to wykorzystywali. Sama zmiana nazwy to nie wszystko. Lokalny sport przeszedł wówczas ogromną rewolucję organizacyjną. W 1969 roku na południowo-wschodnim krańcu Włoszczowy powstały zakłady stolarki budowlanej Stolbud. Nowy podmiot gospodarczy przejął patronat nad działającym w mieście klubem sportowym. Stało się to dokładnie 5 lat po utworzeniu przedsiębiorstwa, a skoro zmieniła się organizacja klubu, zmieniono również nazwę. W związku z tym, że Stolbud Włoszczowski przejął patronat nad klubem, miał być Stolbud, ale jednak związaliśmy się z naszym hetmanem Czarnieckim i ta nazwa jakoś bardziej się przyjęła i stąd właśnie drużyna Hetman do dnia dzisiejszego i chyba ładna nazwa. Co do tego, dziś nikt nie ma wątpliwości, jednak przeglądając zapiski z tamtego czasu natknęliśmy się na bardzo oryginalne propozycje. Jedną z nich z uwagi na charakter zakładów patronackich była nazwa Hebel Włoszczowa. Stety lub niestety z tego pomysłu pozostała jedynie pierwsza litera. W ciągu ostatnich 40 kilku lat trudno wyobrazić sobie inną nazwę niż tę pochodzącą od narodowego bohatera z pobliskiej Czarncy. Parafia Czarnca. No w tej chwili aktualnie ma 7 czy 8 podstawowych zawodników wywodzących się z terenów, które były hetmańskie i na których właścicielem był. Także nazwa trafiona i podejrzewam, że tu jest też taki dosyć ciąg chronologiczny, historyczny. Rewolucyjnych zmian w lokalnym sporcie nie doczekał wieloletni działacz Zbigniew Jedliczka, który zmarł w 1972 roku. Jak pisał we wspomnieniach major Ryszard Marcinkowski, poświęcił on włoszczowskiej kulturze fizycznej bardzo wiele, pełniąc rolę wychowawcy i nauczyciela wielu zawodników. Wracając do przełomowego 1974 roku, pamiętajmy, że to właśnie wtedy cały kraj żył sukcesem reprezentacji Polski, która pod wodzą Kazimierza Górskiego zdobyła 3. miejsce podczas mundialu w Republice Federalnej Niemiec. Co ciekawe, jeszcze w tym samym roku selekcjoner wszechczasów odwiedził powiat włoszczowski. Nie była to wprawdzie sama Włoszczowa, ale Bukowa. Podczas tego spotkania obecny był, jak widzimy na tym zdjęciu, Stanisław Wilk, który po 2 latach na ławce trenerskiej w Bukowi powrócił na stadion przy Wiśniowej w charakterze trenera nowego włoszczowskiego klubu. Tym samym rozpoczął najdłuższą w historii miasta karierę trenerską. W 1974 roku, jak zostałem poproszony o prowadzenie tej drużyny, zgodziłem się. No i przez te kilkadziesiąt lat trenowałem drużyny juniorów i seniorów na zmianę. Jak była potrzeba, przechodziłem do pierwszej drużyny. Jak trener jakiś był sprowadzony, tak się to wtedy nazywało, z innego miasta, to ja wracałem do młodzieży, ponieważ byłem związany z liceum, uczyłem tam WF-u i miałem możliwość wyszukiwania talentów. Stąd łatwo mi było prowadzić drużynę, bo miałem tych wszystkich zawodników w szkole u siebie, w większości, bo z innych szkół też grali. Oprócz występów w klasie międzypowiatowej, piłkarze hetmana wyjeżdżali na zagraniczne obozy do NRD.
Okręgiem goszczącym kluby z Kielecczyzny był Magdeburg blisko granicy z RFN. Tam wspólna drużyna Hetmana i Pilicy Koniecpol rywalizowała między innymi z Lokomotywem Elbisfelde. W kronikach widnieje bezbramkowy remis, a w przypadku juniorów zwycięstwo 6-2. Prasa wspominała również o remisie seniorów z Traktorem Klece 1-1 oraz wygranej juniorów aż 8-0. Za granicę wyjeżdżali także siatkarze Hetmana, którzy bez straty seta dwukrotnie triumfowali nad klubem z drugiego z wymienionych miast. Hetman Włoszczowa miał także epizod związany z piłką siatkową. Oprócz drużyny seniorskiej mężczyzn, w latach 70. na bazie właśnie tego liceum ogólnokształcącego, gdzie dosyć na wysokim jak wojewódzkim poziomie była drużyna, postanowił klub sportowy Hetman utworzyć drużynę klubową i zgłosić ją do rozgrywek juniorek młodszych i później juniorek starszych. I ze względu na to, że ja posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć piłki siatkowej, klub zaproponował mi prowadzenie tego zespołu. Zespół oparty o uczennice LO występował w klasie rozgrywkowej na terenie całego dawnego, dość dużego województwa kieleckiego, które do 1975 roku rozciągało się od Kazimierzy Wielkiej na południu po Kozienice na północy. Ale piłka siatkowa reprezentowana była we Włoszczowie nie tylko przez panie. Kiedy przyszedłem do liceum, tu się zacząłem tak naprawdę siatkówki uczyć. A ponieważ uprawiałem wcześniej lekkoatletykę, więc byłem dosyć skoczny, więc byłem zawodnikiem, który atakował. Ale w międzyczasie moi koledzy, na przykład Wieniek Węgielski czy Darek Czechowski, zaczęli ho, 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 ho i wszyscy o pół głowy zostali wyżsi. Rośli wyżsi po prostu. W związku z tym Bogdan Gawro zadecydował, że będę rozgrywającym. No i postawił mnie przy takiej ścianie płaczu ze szkole szkół zawodowych imienia Stasica, gdzie była taka krata drewniana, no z wielu złożona elementów, po której się podobno kiedyś można było jakieś elementy gimnastyczne uprawiać. Ja w te okienka tam minutami i tak dalej, wiele powtórzeń ćwiczyłem. I tak się nauczyłem dosyć szybko, a od tej pory zawsze byłem rozgrywający. Włoszczowscy siatkarze, najpierw spójni, a potem Hetmana Włoszczowa, z sukcesami zaznaczyli swoją obecność, stając się jedną z najmocniejszych drużyn w województwie. Zdobywaliśmy za czasów moich, wtedy województwo jeszcze było kieleckie z Radomiem, więc poważna konkurencja w postaci Czarnych Radom, ale ja mówię, wracając do szkół średnich, zdobywaliśmy 2 razy trzecie miejsce w województwie i raz 4. To była naprawdę bardzo mocna ekipa. Aby się przekonać o tym, jak mocna, przenieśmy się na moment w lata nieco późniejsze do Iraku. Tak, tak, to nie pomyłka. Właśnie na Bliskim Wschodzie jeden z siatkarzy Hetmana, zasłużony później także na piłkarskiej murawie, zagrał w reprezentacji Polski pracowników kontraktowych w meczu ze Związkiem Radzieckim. Mając 26 lat, wyjechałem do pracy do Iraku. Miałem zaszczyt zagrać w reprezentacji polskich firm, które były na terenie Iraku. A grało tam przedstawicieli z zespołu z Resowi Rzeszów, firmy rzeszowskiej, którzy grali w Polsce pierwszej lidze. I wygraliśmy właśnie z Rosjanami 3-0 w Bagdadzie na otwartym terenie. Biało-czerwony strój, wszystko pięknie, ładnie, dużo ludzi, no bardzo fajna sprawa, miła atmosfera, oprawa piękna i tak dalej. Do Włoszczowy trafiłem w 1985 roku z Orląt Dęblin. Podjąłem tutaj pracę we Włoszczowie i od razu pierwsze moje kroki były skierowane do klubu sportowego Hetman.
Pracowałem w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego, zresztą czynię to do dziś. I w Hetmanie przeszedłem, jak gdyby, można tak powiedzieć, całą drogę od A-klasy, więc były i spadki, i awanse, aż do występów na poziomie trzeciej ligi. Zanim to nastąpiło w 1995 roku, warto cofnąć się w czasie o jakieś 10 lat. W latach 80. Hetman Włoszczowa nadal pozostawał pod organizacyjną i finansową opieką zakładów stolarki budowlanej Stolwód. W połowie dekady dyrektorem ZSB i prezesem Hetmana został wspomniany już Marian Górski, który mocno angażował się w rozwój klubu, dzięki czemu, niestety już po jego śmierci, zrealizowały się marzenia włoszczowian o trzeciej lidze. W tym czasie wielu zawodników ze Stolbudem łączył nie tylko sport. Myśmy akurat większość pracowała w Stolbudzie Włoszczowa, gdzie mieliśmy taki przywilej jedynie schodzenia z pracy. Było to wcześniej o 10, czyli pracowaliśmy od 6 do 10 na trening lub wolne, a po południu trening, zależy jak trener ustawiał. To była ta nasza tylko taka, jak to się mówi, ulga. Klub obok drużyny seniorskiej, tak jak dzieje się to obecnie, stawiał także na wychowanie kolejnych pokoleń piłkarzy. Jak się okazuje, aby trafić do zespołu, nie było mowy o okienkach transferowych, choć są i tacy, którzy do Hetmana trafili przez okno szatni. Dosłownie. No cóż, ja z racji tego, że mieszkałem przy samym stadionie, no to prawie się wychowywałem na tym stadionie. I pamiętam jak zacząłem nawet trenować w klubie. Przechodziłem przez boisko asfaltowe, a wtedy była jedna drużyna juniorów. Prowadził ją pan Bogdan Harast. I chłopcy rozpoznali mnie przez okno, którzy przebierali się przed treningiem w szatni. Otworzyli okno, powiedzieli trenerowi w ogóle, że tego zawodnika, tego chłopaka, to trzeba na treningi tutaj zaprosić, bo to dobrze gra w piłkę. No i tym sposobem trener mnie poprosił i tak zacząłem grać w grupie wtedy młodzieżowej. Rozpoczynałem tam w grupie trampkarzy, z tym, że tylko jeden mecz rozegrałem. Grupa nie kontynuowała swojej gry w rozgrywkach. Także na debiut troszkę poczekałem, ale debiut taki, można powiedzieć, już seniorski. W wieku 15 lat zadebiutowałem w drużynie trenera Stanisława Wilka, który prowadził zespół seniorów w A-klasie. To były moje początki. I tak się złożyło, że w ciągu 5 lat z drużyną Hetmana wywalczyliśmy ten awans do trzeciej ligi. W ciągu wspomnianych 5 lat poprzedzających historyczny awans klub bardzo szybko piął się w regionalnych rankingach. W 1993 roku wywalczył wejście do czwartej ligi. Każdy awans taki z A-klasy do kręgówki, z okręgówki do czwartej, praktycznie rok po roku, z czwartej do trzeciej bardzo przeżywaliśmy, byliśmy bardzo uradowani. Z tamtego okresu w pamięci kibiców i piłkarzy pozostanie mecz w Ożarowie, który decydował o wejściu do trzeciej ligi. Już jadąc na spotkanie, nie jechaliśmy tylko my, zawodnicy. Jechało za nami 8 autokarów. Jechaliśmy na pięci, bo zwycięstwo dawało nam awans. Bodajże, o ile pamiętam, że remis też nas ratował, ale chcieliśmy wygrać, no i dlatego żeśmy parli. Forza Hetman! O, gruby się! Ale jest narodu, jest. Bardzo zaskoczyliśmy gospodarzy. Nie wiem, czy byli przygotowani na to, że tyle kibiców, tyle ludzi z Włoszczowy przyjedzie. Pełny stadion, to na pewno pomogło. No i znów pech, bo nie pamiętam minuty, wolny dla Litu, stoję w murze, odbija się piłka od mojego ramienia, wpada do bramki, myląc Dariusza Miernika. No 1-0 przegrywamy, natomiast akcja wyrównująca to jest podanie Darka Gładysia, pochodzenia Częstochowy, piłkarza, który wycofał piłkę ładnie z akcji, do tyłu nadbiegał Jarek Groszek, uderzył na 1-1 i to był on nasz już, wtedy już byliśmy pewni awansu. Natomiast nie spoczęliśmy na laurach, tam na stadionie było kilka tysięcy osób, cały czas nawoływanie zawodników miejscowych, podpuszczanie i tak dalej, jak mają grać, dopingi ludzi. To było pod koniec bodajże drugiej połowy, nie pamiętam minuty dokładnie, ale
obrońca Alitu zrobił wielki, wielki błąd, zagrywając w poprzek boiska, gdzie przejął piłkę Jarek Kiczka, zresztą król strzelców czwartej ligi. 1-1 sztuka, dziękuję, do widzenia. My swoją ambicją, uporem i można powiedzieć już takim zdobytym doświadczeniem te na was walczyliśmy. Po ostatnim gwizdku nie zapomnę do końca życia, bo mam zdjęcia, mam pamiątkowe nagrania na taśmie wideo, gdzie grupa fanatyków naszych, a było 7 autokarów, wyskoczyła przez ogrodzenia, dopadła nas koszulki, później w autobusie krawaty, wszystko co było. Myślę, że w tych czasach teraźniejszych nie miałoby to miejsca, gdzie kibice po spotkaniu, po meczu biegają na boisko, cieszą się razem z zespołem. Służby nie interweniują, policja również. Zasłużyliśmy na to, pracowaliśmy tyle lat, żeby za klasy po kolei wchodzić do trzeciej ligi. Wtedy naprawdę to była trzecia liga, gdzie była pierwsza, druga i trzecia. Dla Marka Gołdy był to szczególny mecz z jeszcze jednej przyczyny. Z powodu kontuzji odniesionej podczas przygotowań przed debiutem w trzeciej lidze musiał zakończyć zawodniczą karierę sportową. Spotkanie w Ożarowie było więc jego ostatnim występem na murawie. To jest najgorsze, że właśnie to ten moment moja jako kapitan kilkunastoletniej drużyny, którą prowadziłem jako ojciec taki. Pożegnanie miałem, powiem szczerze, takiego pożegnania w Ostrowie żaden zawodnik nie miał. To śmiało mówię i otwarcie, prawdopodobnie już nie będzie miał. W tym samym czasie we Włoszczowie pojawił się Włodzimierz Kosowski, który wcześniej grał między innymi w Krakowi Kraków i Ślęzy Wrocław. Przyjechał i mieszka tu do dziś, pracując jako nauczyciel i trener. Obecny mój przyjaciel, Andrzej Dec, sprowadził mnie do Włoszczowy. I jak to się mówi, przypadki rządzą losem człowieka. Nigdy w życiu nie byłem we Włoszczowie. Dopiero kiedy z Andrzejem przyjechałem tutaj do Włoszczowy, poznałem miasto i fantastycznych ludzi. W 47-letniej historii klub z naszego miasta po raz pierwszy awansował do trzeciej ligi. W pamięci wielu Włoszczowian pozostanie ten dzień, 6 sierpnia 1995 roku, kiedy debiutujący w trzeciej lidze hetman podejmował na stadionie przywiśniowej Koronę Kielce. W tym czasie trenowałem juniorów hetmana i po meczu juniorów zawsze podjeżdżałem swoim maluchem, a później Cinquecento, gdzie było moje studio nadawcze i byłem speakerem. No i pamiętam ten słynny pierwszy mecz z Koroną Kielce, gdzie zrobiliśmy niesamowitą furorę w całym województwie, bo pewna Korona otrzymała od nas surową lekcję. Przypomnijmy, w połowie lat 90., kiedy pierwsza liga była najwyższą klasą rozgrywkową, dzierżąc miano ekstraklasy, trzecia liga była trzecią klasą, tak jak obecna druga liga. Hetman rywalizował wtedy z klubami z kilku ówczesnych województw z Polski Środkowej i Wschodniej. Tu nie było słabych rywali, a na pewno nie zaliczała się do nich ambitna kielecka Korona, nazywana przez prasę faworytem tabeli. Pełny stadion, pełne trybuny. Na pewno nie byliśmy faworytem w tym spotkaniu. To, co było niespotykane w tych czasach, pełny stadion na meczach trzeciej ligi. To nam bardzo pomogło. Chyba nigdy wcześniej, ani nigdy później już nie było tylu kibiców na stadionie. Blisko 4000 kibiców. No to też jest historia hetmana, której ciężko już będzie komukolwiek powtórzyć. Człowiek był tak przejęty swoim debiutem i okazją zagrania pierwszego meczu w trzeciej lidze, jakby nie było, z klubem, który nigdy wcześniej nie miał takiej możliwości. Nie pamiętam odprawy przedmeczowej. Pamiętam tylko ten moment, kiedy wychodziliśmy na boisko, ten tłum kibiców, pełne trybuny. W pewnym momencie człowiek zapomniał o tym, co trener mówił, po prostu zobaczył piłkę i dawał z siebie 120%. Pokonaliśmy faworyta, Koronę. Myślę, że nas nie zlekceważyli, ale w tym spotkaniu
byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, lepszym zespołem. Mnie akurat udało się zdobyć tą pierwszą historyczną bramkę w podośrodkowaniu Pawła Kościołka, rzutu rożnego. No choć wcześniej też gdzieś tam piłka trafiła mi też w polu karnym, sędzia bramki nie uznał. Jarek Kiczka, nasz rasowy snajper, dołożył w drugiej połowie, także korona wyjechała bez korony z tego spotkania, a Hetman był górą. Zwycięstwo 2-1 dla Hetmana odbiło się szerokim echem w prasie lokalnej i nie tylko. Beniaminek trzeciej ligi stał się sensacją, a sam mecz przeszedł do historii. Przekonał się o tym Andrzej Dec, występując kilka lat później w barwach Korony Kielce. Szczególnie na samym początku, myślę, że zawodnicy ci, którzy grali w tym spotkaniu, Darek Kozubek, Przemek Cichoń, Ernest Heimich, byli zawodnikami tej drużyny, w której później grałem i na pewno przy takich spotkaniach pamiętali o tym. Wyniki i miejsce w tabeli Hetmana można było wówczas sprawdzić w telegazecie, która w erze przedinternetowej dawała możliwość szybkiego sprawdzenia wiadomości sportowych poprzez łączenie ich wraz z sygnałem telewizyjnym. Dzięki temu poczynania Hetmana śledzili ludzie nie tylko w naszym regionie. Wśród nich znajomi i przyjaciele z Krakowa czy Wrocławia, Włodzimierza Kosowskiego. Teraz więcej czasu jest na to, żeby spotkania takie po latach dokonywać z kolegami, no nagle się dowiaduje właśnie, że tak, że śledzili, patrzyli, obserwowali, jak się klub rozwija i powiem szczerze, myślę, że trochę zazdrościli, bo był to ewenement. Pierwszy sezon w trzeciej lidze był bardzo udany dla Włoszczowian. Przez kilka kolejek Hetman był liderem w tabeli, ostatecznie kończąc rozgrywki na wysokim 6. miejscu. Spójrzmy na statystyki historycznego sezonu. 9 zwycięstw, 8 remisów i 9 porażek. Do historii przejdą wygrane 4-0 z Pogonią Siedlce, MZKS-em Kozienice i Ładą Biłgoraj. W kolejnym sezonie Hetman zajął 13 miejsce, a w sezonie 1997-98 mimo 8 lokaty musiał pożegnać się z trzecią ligą w wyniku reformy rozgrywek. Wówczas zdegradowanych zostało 11 zespołów od końca tabeli. Złote lata Hetmana dobiegły końca, a klub zaczął popadać w problemy, przyznaje Zbigniew Dragan, prezes Hetmana od 2001 roku. Przejęliśmy klub, można powiedzieć, w upadłości, ponieważ w czasie ogromnego kryzysu gospodarczego zakłady stolarki budowlanej zrezygnowały z finansowania klubu i wówczas jako dyrektor ośrodka sportu i rekreacji przejąłem prezesowanie tego klubu. Miałem do pomocy dobry zarząd, muszę powiedzieć, że bardzo dobry. Udało się ten klub przez największe zawirowania przeprowadzić, oddłużyć i później pieczę nad klubem przejął burmistrz Włoszczowy, a następnie pan Sławomir Owczarek i wówczas już wtedy kłopoty finansowe klubu się skończyły, można powiedzieć, wszystkie zaległości, wszystkie długi zostały pospłacane, klub nie upadł, a jeszcze rozszerzyliśmy wtedy działalność o grupy młodzieżowe. W 2009 roku klub na chwilę powrócił do trzeciej ligi, obecnie występuje w czwartej. Warto jednak pamiętać, że Hetman to także sekcja piłki siatkowej reaktywowana po latach. Tradycje tego sportu dzięki Łukaszowi Michalskiemu, miłośnikowi i propagatorowi tej dyscypliny, podtrzymywała przez lata Włoszczowska Liga Siatkówki. Od 2012 roku piłka siatkowa znów reprezentowana jest w strukturach Hetmana i to w trzeciej lidze. Poszedłem do Hetmana, do swojego macierzystego klubu. Wtedy prezesem klubu był Leszek Sienkiewicz i on z miejsca też przyjął, że tak powiem, na gardę, że działamy również w sekcji piłki siatkowej. No i po kilku miesiącach zgłosiliśmy zespół do rozgrywek i okazało się, że ta drużyna, która reprezentowała Włoszczowę po tej lidze siatkówki, którą wcześniej tam prowadziliśmy amatorską, grając po różnych turniejach w województwie, okazała się na tyle mocna, że nas bez eliminacji zaproponowano nam grę w trzeciej lidze. Klub w tej chwili, dzisiaj, ja bym powiedział, że to jest taki dosyć stabilny i finansowo, i sportowo. Natomiast ja bym porównał go teraz do takiej małej firmy.
Dlaczego? Ja jak zaczynałem grać w piłkę jako młody chłopak, była jedna drużyna młodzieżowa. W tej chwili mamy 11 grup młodzieżowych, trzecią ligę seniorską w piłce siatkowej i czwartą w piłce nożnej. I żeby w tej chwili taki klub mógł funkcjonować, zatrudniamy już kierownika organizacyjnego klubu. Zatrudniamy również biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość, po to, żeby to szkolenie młodych ludzi i ten sport w klubie wyglądał jak najbardziej profesjonalnie. Bo dziś klub sportowy musi być sprawnie działającą firmą w dużej mierze dzięki sponsorom. W tej chwili w klubie mamy kilkunastu sponsorów i oni są w tej chwili nieodzowną jakby częścią naszego klubu, bo bez nich ciężko by było funkcjonować i na takim poziomie, jak w tej chwili jest, utrzymywać klub i tym sportowym oczywiście, i tym finansowym. Dzięki wysiłkom sponsorów i przede wszystkim ciężkiej pracy wielu ludzi, Hetman Włoszczowa po 70 latach istnienia nadal jest ważną częścią miasta. I choć ten film był o przeszłości, warto spojrzeć w przyszłość, w której z pewnością czeka nas wiele sportowych emocji, radości i powodów do dumy. Spójrzmy jeszcze raz na najstarsze zdjęcie włoszczowskich sportowców wykonane w niezwykle trudnych czasach. Patrząc z nadzieją na kolejne pokolenia, nie zapominajmy o wspólnej historii sportu we Włoszczowie i opowiadajmy o niej tym, którzy na boisku dopiero zaczynają realizować swoje marzenia.